Cześć, ogólnie to jutro wyjeżdżamy na ferie, więc pokażę Wam, jak się pakujemy i tak dalej. I myślę, że będą z tego dwie części. Na początku czekałam na moją mamę, aż przyjdzie, żeby mogła zająć się Lili, abyśmy my mogli się spakować. Potem wzięłam rzeczy i wszyscy zaczęli się pakować. Lisa spakowała sobie ubrania oraz kostium i ręcznik, a następnie pastę i szczotkę i książki. Mila tak samo spakowała ubrania, kostium kąpielowy, ręcznik oraz pluszaki. Następnie spakował się Martin, a później ja. Później spakowałam także rzeczy Lili. Dopakowałam także butelkę mleka i jedną puszkę z jedzeniem, w sensie słoiczek. A następnie spakowałam wszystkim kurtki narciarskie. Kiedy zrobiło się już ciemno, poszłam do mojej mamy powiedzieć jej, że możesz wrócić do domu. Kiedy poszła, wzięłam Lili i poszłam położyć ją spać. Potem spać położyła się Mila. A następnie Lisa. No a później my. Rano wstałam o godzinie 7, aby móc jeszcze dopakować resztę rzeczy. Przebrałam się szybko i spakowałam piżamę, a następnie obudziłam Lisę oraz Milę. Mila była bardzo zadowolona. Dopakowała sobie rzeczy i się ubrała. Tak samo Lisa. Martin przygotował wszystkie rzeczy, a następnie usiedliśmy szybko zjeść śniadanie. Martin przyniósł także snowboard Mili, ponieważ w tym roku Mila uczy się jeździć. Zapakowałam kanapki na drogę, a później zjedliśmy śniadanie. Spakowałam także bidony z herbatą, a następnie nakarmiłam psy. Potem przyszli dziadkowie, ponieważ oni będą zajmować się domem i psami, jak nas nie będzie. Kiedy byliśmy już ubrani, pożegnaliśmy się z dziadkami i pojechaliśmy na lotnisko. Za chwilę część druga.